dobry. Mamy popołudnie, niedzielne popołudnie. Ambir Włocławek 95, Kietega Gliwice 71. Zwycięstwo Ambiru Włocławek, pierwsza część konferencji. Pana Roberta Witkę, witam zawodnika Filipa Puta. Trenerze, proszę o komentarz. Gratulacje dla Ambiru Włocławek. Udowodnili, że to nie jest przypadek, że są tak wysoko w tabeli w tym sezonie i że i gra jest taka świetna przez cały sezon. My mamy cały czas swoje problemy i też paradoksalnie ten czas teraz na kadrę niestety nie mogliśmy go wykorzystać tak jak powinniśmy. Z różnych względów, między innymi część naszych zawodników wyjechała na mecze bądź też przygotowania reprezentacyjne. Nowy zawodnik, dzisiaj wprowadzaliśmy nowego, tak naprawdę z nami odbył i też z nim na boisku popełnialiśmy pewne błędy w obronie. Przede wszystkim zbyt bojaźliwie, głównie w momentach, kiedy Anvil zaczął odjeżdżać, nie zachowaliśmy zimnej głowy i pozwoliliśmy na zbyt łatwe punkty. Popełniliśmy trochę błędów tutaj w tym okresie w komunikacji i sami po drugiej stronie w ataku podejmowaliśmy zbyt pochopne decyzje, nerwowe rzuty i te nasze złe decyzje napędzały Anvil, zbudowali sobie bezpieczną przewagę i właściwie do końca kontrolowali mecz. Dziękuję bardzo, trenerze. Filip, twoja opinia po tym spotkaniu? Gratulacje dla drużyny z Włocławka. Jak statystycznie widać i po wyniku odstawaliśmy w każdym elemencie koszykarskim. Myślę, że jedyną pozytywną rzeczą z tego meczu jest to, że po kontuzji wrócił do nas Kacper Radwański, nasz kapitan, i całkiem nieźle wypadł indywidualnie, ale myślę, że to wszystko z pozytywów. A my dalej musimy mocno trenować, zgrywać się z nowymi osobami i udowodnić na parkiecie, że jesteśmy w stanie wygrać kolejne mecze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Filip, od razu pytanie do ciebie, bo jest jedno, zwolnimy cię na chwilkę do szatni. Pyta Grzegorz Szybieniecki, portal polskikosz.pl. Jak wygląda wasz mental po tylu przegranych? Jaka jest atmosfera? No nie będę oszukiwał, że atmosferę budują zwycięstwa. Gdy zwycięstw brak, to mimo że sobie powtarzamy przed każdym meczem, widać, jest jakieś naładowanie w drużynie, każdy wierzy, że to może być ten mecz, ale dostajemy kilka ciosów i nie potrafimy się pod nich podnieść. To już ludzka psychika, tak myślę, działa. Gdzieś to mamy z tyłu głowy. Potrzebujemy jednego dobrego meczu z pozytywnym wynikiem i myślę, że to będzie ten mecz, po którym ruszymy do przodu. Dziękuję bardzo. Pytań więcej do ciebie nie ma, więc... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Skoro jesteśmy przy pytaniach z polskiego... Proszę bardzo. Dzięki. Trenerze, do trenera parę pytań. Proszę się nabić spokojnie. Muszę czytać, spokojnie. Pytanie od Josha Fortuna. Jak pan oceni jego debiut? Jakie są oczekiwania względem tego zawodnika i co może dać więcej niż Kishon Woods? No na pewno jest graczem, który potrafi grać na piłce, co też pokazał, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, różny zbieg okoliczności w tej przerwie dwutygodniowej spowodował to, że on mógł tak naprawdę odbyć trzy treningi, trzy godzinne treningi, 5x5, więc no przekazać mu wszystko ciężko było w tak krótkim czasie. Naturalnym jest to, że dzisiaj popełniał błędy i też potrzebuje czasu, bo w ostatnich dwóch tygodniach, czy nawet w dłuższym okresie czasu w ogóle nie grał w koszykówkę, więc musi wejść na odpowiedni poziom i fizyczny, i taki czucia koszykówki, także porównując go do Kishona, na pewno jest to gracz, który potrafi grać z piłką, jest bardziej agresywny, bardzo dobrze czuje się w kontrze. Też nie mógł tego dzisiaj pokazać, ale tutaj czas będzie pracował na jego korzyść. Pytanie kolejne od tego samego dziennikarza. W składzie jest teraz 6 obcokrajowców. Który z nich pożegna się ze sobą? Być może jutro dołączy kolejny zawodnik do naszej drużyny. Nie chcę teraz mówić, po prostu jutro usiądę z prezesami i mamy tam pewne typy graczy, ale jeden z wysokich zawodników na pewno się pożegna z zespołem. No i drugi prawdopodobnie to będzie Matt Williams. Dziękuję i jeszcze dopytam, bo to też pytanie od Karola Waśka, WP Sportowe Fakty. Właściwie pan już opowiedział,
że jutro można się spodziewać kolejnego zawodnika. Dopytam, czy to tylko jedna zmiana, czy jeszcze jakieś kolejne, bo pytanie jest o najbliższe transfery GTK. W tym momencie to będzie jeden transfer. Tak jak powiedziałem, spodziewamy się, że jutro będzie u nas. A co do dalszych ruchów, to czekamy. Czekamy. Gdyby pewnie się pojawiły takie opcje dla nas korzystne, to być może tych ruchów byłoby więcej, ale na razie czekamy na to, aż znajdziemy odpowiednich ludzi do tego, żeby ich zakontaktować w naszym zespole. Dziękuję bardzo. Pytania z sali? Pytań z sali nie ma. Dziękuję. Dzięki bardzo.
Witam na drugiej części konferencji prasowej Anwil Włocławek 95, Pieteka Gliwice 71, 10 zwycięstwo Anwilu Włocławek w tym sezonie. Na konferencji prasowej trener Przemysław Trasunkiewicz i jeden z zawodników, najlepsze spotkanie w tym sezonie, Marcin Woroniecki. Trenerze, komentarz ogólny od trenera na początek. Jestem oczywiście zadowolony ze zwycięstwa, z tego, że wszyscy gracze pojawili się na boisku. Niestety dzisiaj wystąpiliśmy bez kolejnego gracza, bez Sebastiana Kowalczyka, który jest niedysponowany i na pewno nie jest to COVID, bo badaliśmy, bo już zaraz się zacznie cała nawałnica, że pewnie COVID. Nie, Sebastian po prostu jest chory i był dzisiaj do dyspozycji, ale tak się mecz ułożył, że stwierdziłem, że lepiej, żeby Marcin dostał te minuty. Marcin się wywiązał z tych zadań bardzo dobrze. Oczywiście taki mecz po przerwie to nie jest nigdy łatwa rzecz. Na szczęście tak się udało, że mieliśmy ten mecz w domu. Wszyscy gracze byli skupieni. Oczywiście nie wszystko funkcjonowało tak należy. Nie jestem zadowolony z połowy rozwiązań w ataku, bo pracowaliśmy nad czymś, a niestety jakbyśmy zapomnieli, ale myślę, że po dodaniu nowego gracza jesteśmy trochę twarsi pod koszem. Ta gra, tak jakby rozumienie gry też jest na dużo większym poziomie. Oczywiście dzisiaj Ziga był zdenerwowany, bo to normalne w nowym zespole, w nowym kraju. On wie, jakie są wymagania tutaj i oczekiwania we Włocławku, tak więc było widać troszeczkę zdenerwowania, ale właśnie tej twardości i takiego zrozumienia gry potrzebowaliśmy pod koszem i to nam dał. Tak więc ogólnie jestem po części zadowolony z tego meczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trenerze Marcin, twój komentarz do tego spotkania poproszę. Na pewno cieszy dość pewne zwycięstwo. Przez praktycznie cały mecz kontrolowaliśmy tempo i wynik na tablicy. Ja osobiście od siebie mogę dodać, że bardzo cieszę się z szansy, jaką dostałem. I wydaje mi się, że z każdego dnia, z każdego treningu, z każdego meczu na kolejny będziemy wyglądać jeszcze lepiej. Tak jak trener powiedział, nie ma z nami jeszcze Sebastiana, akurat dzisiaj nie ma cały czas z nami Kejdiego. Łukasz dochodzi do pełni sprawności, także myślę, że potrzebujemy czasu i będziemy wyglądać jeszcze lepiej niż w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Dziękuję Marcin. Pytanie jakieś do zawodnika. Najpierw puścimy zawodnika do szatni. Proszę bardzo. Marek Szumski, WLC.pl. Zapraszam Sawka. Marcin, powiedz mi, świetne statystyki dzisiaj. No, czułeś, że tak to może wyglądać? Szczerze mówiąc, mało istotne są dla mnie statystyki. Cieszę się, że na pewno byłem tyle na boisku. Czy wykorzystałem swoją szansę, to nie jest mi oceniać. Ja cieszę się z tego, że dostałem te minuty, pracuję na to i wiem, że to jest dopiero początek. Muszę przyjść jutro znowu na halę i robić to samo, co robię od początku sezonu. A co do tego, czy wiedziałem, że tak to może wyglądać. Szczerze mówiąc, Sebastian poczuł się gorzej wczoraj dopiero, także to nie było tak, że ja byłem przygotowywany do tego, że mogę zagrać więcej. Przyszedłem na halę jak na każdym razem na mecz i po prostu jak dostałem informację od trenera, że pojawi się teraz na parkiecie, no to ucieszyłem się, ale w tym samym momencie byłem skoncentrowany i chciałem pomóc drużynie. Powiedz jeszcze, jak się założyłeś ze mną w czasie meczu? Podczas tam pierwszej czy drugiej akcji zostałem schowany przy mnie za 3 punkty i trener mnie zawołał, widział, że chyba jestem troszeczkę jeszcze zestresowany i powiedział, że jak trafię 3 wolne, to mi coś kupi, a ja jeżeli nie trafię przynajmniej 2, to ja coś kupię. I ja poprosiłem, że jeżeli trafię 3, to zostanę dłużej albo wejdę jeszcze raz chociaż na parkiet. I się tak mówiliśmy. Ja niestety trafiłem 2, także może gdybym trafił 3, to bym jeszcze był dłużej. No i no jeszcze dłużej? No, nie, ja może trochę odpowiem na to pytanie. Marcin zrobił to, co za niego należało. To jest shooter. Jest pewna hierarchia, jest kolejność. My Marcina podpisywaliśmy w tym roku po to, żeby w ogóle się oswoił od razu z głęboką wodą, jakim jest Włocławek. Marcin bardzo ciężko pracuje na każdym treningu, czasami zostaje na, jak mamy treningi na grupy, zostaje na drugiej grupie, na trzeciej grupie i tak wygląda drużyna. Jeżeli drużyna jest głęboka, to przy jakiejś kontuzji każdy następny gracz ma wyjść i ja bym tego nawet nie nazywał szansą, tylko jakąś taką naturalną koleją rzeczy. I, no, jeżeli jesteś shooterem i to jest głównie
to w czym jesteś najlepszy, bo Marcin też bardzo dobrą obronę zagrał. Jeżeli to jest twoja robota, no to nie możesz się zastanawiać, musisz wychodzić i rzucać. I Marcin dzisiaj bardzo dobrze zastąpił dwie dwójki, które są w rotacji przed nim. Dziękuję za tą anegdotę i za wyjaśnienie ze strony trenera także. Czy mamy jeszcze pytanie do Marcina? Proszę. Do trenera to za chwilkę. Czy do Marcina pytań nie ma z sali? Marcin, dziękujemy ci bardzo. To ja dziękuję. Za ten mecz dzisiaj. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. I teraz proszę. Trenerze, czy po tym spotkaniu Marcin Brodziński może liczyć na więcej minut po prostu w każdym spotkaniu? No może nie teraz. Nie, to znaczy, 23 minuty, ale tak, 10 minut. To znaczy, ja zawsze jak dostaję takie pytania, to może trochę głupio, ale odpowiadam pytami na pytanie, kto wtedy miałby nie grać. I to jest najprostsza odpowiedź, bo hierarchia jest, minut jest 200 i niestety nie wyprodukujemy więcej minut. A jeżeli chcemy grać w playoffie w tym roku, powalczyć może o Puchar Polski i w Pucharze w Lidze Północnej też mocno się zaprezentować, to też jest ważną rzeczą, żeby nasi czołowi gracze czuli też komfort. I niestety to jest zawsze taki dylemat trenera, co lepsze. Ja jestem zwolennikiem tego, że wszyscy trenują ciężko. Gracze, którym my powierzyliśmy siłę tego zespołu, grają dużo. Ale sezon jest na tyle długi, że są kontuzje, są choroby, są różnego typu rzeczy i wtedy gracze drugiego planu muszą wejść w te buty graczy podstawowych. I ja bym nie patrzył na to, czy więcej szans, bo to nie jest kwestia szansy. Zespół jest tak zbudowany inaczej. Ja byłem świadkiem kiedyś, bardzo dawno temu, takiej sytuacji, gdzie pewien prezes budował skład i otworzył gazetę w polskiej lidze i zrobił w Toruniu ten najwięcej punktów, ten najwięcej tu, ten najwięcej w Szczecinie, ten i wziął tych wszystkich najlepszych graczy i zajęliśmy 9 miejsce. Tak więc zespół musi mieć jakąś hierarchię, musi być jakoś zbudowany i Marcin, oczywiście jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, Marcin dostanie szansę, bo zasłużył, czy szansę, czy będzie w rotacji, tak to nazwijmy, ale też nie zapominajmy, że gramy po tym fatalnym zeszłym sezonie o coś i tutaj sprawą nadrzędną jest to, żeby gracze pierwszego planu dostarczyli wynik. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Z tej hierarchii, tej rotacji wypadł KBB Williams, bo dzisiaj nawet nie było go na ławce. Nie wiem, czy on przyjechał, ale jest na jednego zagranicznego jeszcze w składzie. Nie, tak nie można robić. Jest jakiś powód, dla którego zrobiliśmy tą zmianę. Może jeszcze dzisiaj nie było tego widać, może ktoś, kto nie wiem, może ma lepsze oko i siedzi w koszykówce 30 lat, to dostrzegł, jakie są różnice. Ale z Kawelem niedługo się pożegnamy i nie było sensu ryzykowania, bo w momencie, kiedy dodaliśmy Zigę, a Kawel doznałby odpukać kontuzji, wtedy zostalibyśmy z jego kontraktem i z kontuzjowanym graczem, więc to kompletnie nie ma sensu i generalnie tak się nie robi, jeżeli się wymienia graczy, a to nie jest taka też łatwa rzecz, że można było oddać Kawela gdzieś i wtedy szukać piątki. Są gracze na rynku, piątek jest bardzo mało. Jeżeli zrobilibyśmy taką operację, to było zagrożenie, że stalibyśmy kompletnie bez piątki, a przypominam, że styczeń dla nas będzie bardzo ciężki, bo gramy z całą czołówką polskiej ligi, mamy te bańki. Potem za chwilę jest Puchar Polski, tak więc nie mogliśmy podjąć ryzyka i pozbyć się, czy pozwolić odejść Kawelowi, nie zabezpieczając tego takim ruchem, jaki zrobiliśmy. Dziękuję bardzo. Może pytanie jakieś z internetu przejdziemy. No, trenerze, generalnie i Karol Wasiek, i Grzegorz Szybieniewski pytają o Żigę Dimca. Jak to się stało, że tutaj zaraz, czy trener odsłoni troszeczkę kulisy tego transferu? Dlaczego wybór padł na takiego akurat zawodnika? Po pierwsze, zdementuję informację, która się pojawiła ostatnio o jakimś kosmicznym kontrakcie. Powiedział to trener, co stało. Nieważne nawet, kto to powiedział, to jest bzdura kompletna i takie szczucie, że tutaj mamy bardzo dużo pieniędzy. To jest nieprawda. To jest kontrakt na poziomie Kawela i to jest wymiana.
ta kwota, która padła gdzieś tam w przestrzeni publicznej, to jest kwota w ogóle nawet niezbliżona do tego, jaką my wynegocjowaliśmy. To jest po pierwsze, i żeby to było jasne, bo napędzanie takie, że Anvil ma nie wiadomo ile pieniędzy, i to jest nieprawda. Chcemy być stabilni, i to jest słowo numer jeden. To jest po pierwsze. Po drugie, po części już odpowiedziałem na to pytanie. To jest zawodnik, który daje stabilność, jest silny, ale daje też mądrość. Dzisiaj była taka sytuacja, której nie mogliśmy wyegzekwować przez długi czas. Z wolnym rogiem i z rotacją pokońcowej. Dzisiaj trzy razy udało nam się wyegzekwować rozbicie tego rodzaju obrony, powiedzmy, tylko przez to, że Ziga wiedział, co się wydarzy i był na to przygotowany i nie ślepo robił kozioł i się wbijał tam w dwóch gości, tylko popatrzył, mieliśmy ścięcie, podanie nie było dokładne, ale już zamysł był i już wiedział, o co chodzi. Takich sytuacji, takich małych meczowych spacingów i rozwiązań jest mnóstwo i ja wiem, że ten gracz doskonale się w tym czuje, tak więc to nie jest tylko siła, masa, nie wiem, też skoczność na pewno, bo jest w stanie dać dwa bloki w meczu, ale jest to też bardzo inteligentny gracz. Jak dzisiaj, nie wiem, 10 punktów może zdobył, 3 zbiórki, był na pewno bardzo, bardzo zdenerwowany, ale bo to dobry człowiek jest. I sytuacja taka, mieliśmy dwa treningi, naprawdę dużo nie pracowaliśmy, bo często przed meczami jakoś tam mocno nie trenujemy, raczej jest to na początku tygodnia i on właściwie dzisiaj nic nie zapomniał, a wrzuciliśmy mu tam do głowy trochę tych rzeczy, tak więc to już pokazuje, że praca z nim na pewno będzie przyjemnością i tak jak powiedziałem wcześniej, no potrzebowaliśmy kogoś takiego z Kawelem. Kawel robił bardzo dobrą robotę w niektórych elementach, ale doszliśmy do takiego, powiedzmy, sufitu. Jeżeli uda nam się zagrać w tym roku w playoffie, to musimy już powoli zacząć patrzeć na meczapy i Ziga jest człowiekiem stworzonym do walki z wysokimi drużyn, z którymi mam nadzieję będziemy walczyć w playoffie. Dziękuję bardzo. Na większość pytań też z internetu już trener odpowiedział. Karol Basiek dopytuje. Ja czytam, czy to koniec roku transferowych Anvilu na rynku? Nigdy nie jest koniec. Jeżeli będzie możliwość wzmocnienia zespołu, to i będzie to jakby nie obciążało naszego budżetu, tylko będzie wszystko w budżecie, to na pewno wzmocnimy zespół. Tak jak powiedziałem chyba na początku, my nie będziemy robić ruchów tylko po to, żeby zrobić jakiś ruch. Ten ruch musi mieć jakiś sens i musimy się wzmacniać. Jeżeli teraz będziemy wyglądać lepiej, no to oczywiście tego nasłuchiwania rynku będzie troszeczkę mniej, ale myślę, że ta budowa może nie być jeszcze skończona, ale równie dobrze może to był nasz ostatni ruch. Wszystko jest dynamiczne i nigdy nie mów nigdy. To skoro jest dynamiczne, to jeszcze jedno pytanie od Grzegorza Szybinieckiego. Postawiona teza. Dużo zmian w całej lidze. Czy uważa Pan, że rozkład sił PLK mocno się zmieni? Czy może Pan wskazać jakiś transfer, który uważa Pan za mocny lub wiele zmieniający w stawce? Uważam, że Śląsk bardzo mocno się wzmocnił, dodając gracza na pozycji numer 1 i numer 5. Myślę, że zmiana w Ostrowie też jest na dużą korzyść. Oczywiście drużyny, które, bo mówię jakby o drużynach, które są pewne walki w playoff. Drużyny, które walczą o playoff, też znacząco się wzmocniły. Liga jest bardzo wyrównana w tym roku. I myślę, że to, co widzieliśmy na początku, w pierwszych dwóch kolejkach, a to, co jest teraz, to jest całkiem inna liga, całkiem inne drużyny. I nasz ruch też poniekąd jest spowodowany tym, że się dopasowaliśmy troszeczkę do tego, co się w lidze dzieje. Bo budując zespół, nigdy nie wiesz, czy na przykład taki Jeffrey Grossel będzie w lidze, albo będzie dwóch takich Grosselów. I ty bierzesz swojego centra, nie stać nas w Polsce na to, żeby brać zawodnika, który świetnie gra w ataku, świetnie gra w obronie i jeszcze co jeszcze, i jeszcze ma 2,15 wzrostu. Więc różne rzeczy się wybiera. My się zdecydowaliśmy na centra bardziej skoncentrowanego na defense, powiedzmy. I to nam dużo dało, ale też dobiliśmy do takiego sufitu, gdzie nasz ofens nie był w stanie ruszyć. I teraz po wstępnej ocenie tego, co się dzieje w lidze i jaki jest układ sił, ta korekta
myślę, że spowoduje, że będziemy mocniejsi w ataku. W obronie utrzymamy nasz poziom. Dziękuję bardzo. To było ostatnie pytanie z internetu. Upewniam się jeszcze, czy jakieś pytanie z sali? To może tak na koniec właśnie, że zapytam, czy trener zgodzi się z tezą, że Žiga Dimec to jest taki słoweński Adam Hrycan? Tak. Na 100%. Ja Adama Hrycaniuka pozdrawiam i bardzo szanuję. Uważam, że przez wiele lat nie był doceniany i pomimo tego, że udowadniał wszędzie, zawsze, że jest świetnym graczem i też jest, znam go prywatnie, świetnym człowiekiem, to były jakieś takie głosy, że fauluje, że tam nie trafi spod kosza, ale masa tych niezauważalnych rzeczy, które pozwalają zespołowi wygrać, to jest to, co Adam robił przez lata i ma cały czas świetną karierę i myślę, że też z charakteru chyba są podobni i to jest taki troszeczkę większy Adam Hrycaniuk, tak więc to jest strzał moim zdaniem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o porównanie. Jest trochę młodszy też, to też dobrze. Nie zarzucając oczywiście Adamowi wieku, bo Adam ostatnio oglądałem mecz dwoma rękoma, dunk na luzie, więc Adam jeszcze pogra z 7 lat. Mam nadzieję. Upewniam się, czy coś jeszcze? Nie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia za niespełna 2 tygodnie. Dziękuję bardzo. Dobre te soki są. Naprawdę są bardzo dobre. Cześć, najpierw.